Kochani, tylko ściągaj tę pilotkę, wiosna, żurawie przyleciały. 3 lutego przyleciały żurawie. To dobrze widziałam, że jakiś klucz frunął. Ale ładna pogoda. Tutaj może najpierw byś się przywitała. Z kim? Z tobą? No cześć. Ze mną. Cześć. Znaczy ze mną cześć. Tu cześć, tam cześć. Tam cześć, a cześć. Witamy kochani, dzisiaj jesteśmy. Witamy. Jak żeśmy obiecali, w pościgu za Boczniakiem. Ale przede wszystkim dzisiaj będziemy ścigali pewną panienkę. Jaką panienkę? A co, nie wolno jej panienki pościgać? Czekaj. Ja patrzę po tych krzakach, po tych pniakach, czy nie ma? A my, kochaniutka, dzisiaj ścigamy pewną panienkę. Ta panienka ma na imię Wiosna. Kochani, zobaczcie, co tu jest. No, dzisiaj wzięłam koszyk. Teraz obejrzyjcie. Mówiłam, kochaniutki powiedział, zaprowadzę cię na Boczniaki. Jezu, oj, to jest za... Patrzcie, jakie Boczniaki. Jakie piękne. Potężna karpa. Jakie Boczniaki. Nie mogę. Nie, to już nie jest dla nas, to jest dla całej wioski? Ja. No co, idę po koszyk. Uważać tego. Jaki ubaw mam. Wiesz co? Całą karpę próbuj. Oddoły ją całością. A drzewa już nie bierz. Nie, drzewa nie biorę. Na opał. Mama mia. A, ja cię nie mogę. Jakie to ciężkie. Dobra, bo tu zimno jest. Na razie ją pakuj do samochodu. Dobra. Koszyk później nie... filmujemy, wiesz? Koszyk niepotrzebny, dobra. Dobra. No, kochaniutka, idź pierwsza. Nie wiem, jak ty to zbierzesz. Nie wiem, ja też nie wiem. Patrzę, co to jest? Kombinuj. To teraz jednego pniaka masz taki zbiór jak z całego sezonu, tak. Z dwóch balotów. A myśmy w tym roku nie kupowali balotów boczniakom. Czułeś to, tak? Ja chyba coś czułem, wiesz? Ja umówiłem się z naturą i zobacz. Super! Ja jestem w szoku! Super! One są bardzo dobre, nie tracą nic. Jak ich się obgotuje trochę, tak. I zamrozi. Tak. Poza tym, nie wiem, czy kochani wiecie, ale boczniak ma bardzo dużo dobrych substancji przeciwutleniaczy. Jest to taki, tak. Wzmacnia organizm, no i nie pozwala na rozwój tych złych komórek. Niby nic. Brakowych. Utarło się kiedyś, że boczniak no, nie ma smaku i nie ma zapachu. No, ten produkowany przemysłowo nie jest taki troszeczkę bezsmakowy. No. Część już w samochodzie. A teraz ci zrobię miejsce, idę do samochodu, zrobię miejsce. Zapakuj to. Dobrze, że mamy dużego kampera.
jak spotkamy następną karpę, to już nie bierzmy dzisiaj. Nie, bo nie obrobimy tego. A ja będziemy pokazywać, coś widzą. No. No, a słoiczki zrobimy może jakieś? No, można, można. Zobaczymy, dobra, co tam się da zrobić. Pakujemy do samochodu. No. To co, zmieniamy miejsce? Szukamy nowych? Tak, jedziemy, teraz drugie miejsce jedziemy. Ja jeszcze obiecałem, widzą, że będziemy... Ale wiesz co, jest mega piękna pogoda. Tak, pogoda jest wspaniała. Początek lutego. Korzystaj z takiej pogody. Wiesz co, jak w lecie wygląda. Ale pachnie w samochodzie grzybami. Grzybem. Jestem zadowolony, bo obiecałem, że będą paśniaki. No. I są. I są. To mega dużo. No. To i tak. Ale to nie koniec. No jeszcze pojedziemy w jedno miejsce. Obejrzymy. Ale tak szczerze mówiąc, to jakbyśmy chcieli dzisiaj rozbierać, to byśmy kurkę od nas półtony rozbierali. No, bardzo ciężkie, bo to wody się napiły. Tak, tak. Mają wysyp, jest wysyp teraz. Boczniaka. A zieloną, jak na wiosnę. Idziemy, szukamy grzybków. Ja z daleka zauważyłam przy takiej topoli boczniaczek. Proszę. Hello, jak się ci tu mieszka? Anny, taki brązowy. Jakie fajniutki, jakie ziemniutkie. Taka fajna jedna karpa, wiesz? No, zobacz. Ta topora już jest martwa. Tak, chora jest. Już jest chora. Znaczy, no, trochę ten właśnie jak się przysłużył. Mhm. Ale on... Ta kochaniutka, dorzuć do tego. Oj. Jak to mówiłaś, że nie musisz... Jeden problem rozwiązany. Nie ma robaków, nie ma mochówek. O tej porze nie latają. O, ta piękna karpa jest, o ta. Ja nie poprawię. Wow. Nie no, to chyba wystarczy. Dla wojska. No. Ta kochaniutka, żurawie przyleciały. 3 lutego przyleciały żurawie. To dobrze widziałam, że jakiś klucz frunął. Yes. Parka. Będą młodziutkie. Ty znowu o tym samym. Już w tamtym roku im dokuczałaś, całą wiosnę ich pilnowałaś. I były małe. Gdzieś się wypsnęły ci spod kontroli chyba. Tak, tak, one się schowają później. Mhm. Yes, lecą. Czyli wiosna, kochani, wiosna! Żurawie przyleciały do nas. I jedzie. Czekaj, ja proszę, że... Dobrze, niech sobie jedzie. Bo my się nie śpieszymy. Nie. A gościu... Tam jest praca, my... Tak. Na grzybach. Luz na grzybach. Na grzybach, kochani. Sezon pełny. No. Ktoś kiedyś pisał, że no, tylko grzyby i tylko grzyby. No, kochani, jak będziecie mieli 60+, to tylko powietrze, las, przyroda, grzybki, rybki. Wykwaczy się. Dobra. Człowiek jak jeszcze taki jest, jak to się mówi, no młodzi to my jesteśmy cały czas. Tak. Ale taki powiedzmy tam 20, 30, 40 lat, to on jeszcze tak dzień po dniu mu ucieka, leci, praca, to, tamto. A, jeszcze mam dużo czasu, nie? Tak, jeszcze to, to później tam będę, jak będę na emeryturze. A nie pamiętajcie o tym, że przychodzi ten moment, kiedy trzeba właśnie uderzać na grzyby, na ryby. Spełniać swoje marzenia. Właśnie.
Ja powiedziałam, że w zimie będę morsować, no morsowałam, no. Ale no bez śniegu. Lód był? Był. A był lód, bo ja nawet postarałem się o to, żeby nie było tak łatwo i gładko. Ale 16 lutego jest bicie rekordu w pewnej miejscowości w wchodzeniu do wody i ja jadę. No to ja jadę z tobą. Jadę. Jadę z tobą. Zobaczyć. Oj, już za późno. No, może. Nie wszystko, co się na poczach się dzieje. Dzięki mnie może będzie rekord pobity. No. Ja to się nie skuszę. Mam ochotę, wiesz. Chociaż ogólnie to ty wiesz, że ja jestem ciepłoumny. Tak. Taka wieczna zmrzlina. No. Ciągle ciepłe nóżki lubię. Ciągle trzeba rozgrzewać. Ale zielono. No. Piękno. Dużo słońce dzisiaj pomogło. Ciepło. Pogoda, chociaż wiesz, tak jak okno otworzyłem, no to tak. To czuć, wiesz. Ale jeszcze to jest. To nie jest to, żeby nie dać się. No, żeby się nie przeziębić, no. To jest ważne. Ale ja mam różne eliksiry na przeziębienie. No ja też mam takie różne do wcierania. Do wcierania też. Dwie lale. Ja chcę teraz pooglądać, czy ich jest więcej. A, odlatują właśnie. Aha. Widzisz, posz. A z jednym słowem, przyspieszyła nam się wiosna. Jejku, cały miesiąc. Tak. Można powiedzieć miesiąc, dokładnie. A jej kochaniutka dzisiaj zaczęła. Jednym ja nie słowem. Wiem, to chyba 10 kilo zbyć. No. Dobra, nie będę się już męczył. Wszyscy widzą. Mój jest taki ciężki. Dobra, do następnych. Bajo. Bajo. Bajo.